Newcastle zdeklasowało Manchester United. Grad goli w niedzielnych spotkaniach. Manchester City traci punkty w meczu z Tottenhamem. Dziwna decyzja sędziego i wymowny komentarz Haalanda. Piękny gol McAllistera. Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku koniec serii Marcina Bułki, bezmyślna czerwona kartka Donnarumy. Barcelona pokonała Atletico. Lewandowski seryjnie marnował okazję na gole. Mecz Bayernu odwołany, ale Union przeprowadził relację z bitwy na Śnieżki. Kibice prowokowali Cristiano Ronaldo, a ten im wysyłał całusy. Powiemy jeszcze o Mistrzostwach Świata do lat 17, o sukcesie kobiecej reprezentacji Polski, o grupach finałów Mistrzostw Europy 2024, czy o spięciu Messiego z Lewandowskim. Od ostatniego filmu kanał subskrybował ponad 200 nowych widzów. Witam wszystkich serdecznie. Jeżeli interesujesz się piłką nożną, zachęcam do dołączenia do nas. No a teraz sprawdźmy, co ciekawego wydarzyło się na piłkarskich boiskach i standardowo zacznijmy od Anglii. Na Wyspach oglądaliśmy mecze w ramach 14. kolejki Premier League. Pozycję lidera utrzymał Arsenal, który pokonał 2-1 Wolverhampton. Ciekawie było w sobotni wieczór, kiedy to Newcastle United podejmowało Manchester United. Sroki nie dały szans Czerwonym Diabłom, wygrywając 1-0 po golu Gordona. Wiele emocji przyniosła niedziela. Na Stamford Bridge Chelsea pokonała Brighton 3-2. Dubletem w barwach The Blues popisał się Enzo Fernandez. Na Anfield Road Liverpool podejmował Fulham. Po prawdziwej kanonadzie The Reds wygrali 4-3. Jeszcze w 80. minucie goście prowadzili 3-2. Jednak dzięki bramkom Endo oraz Aleksandra Arnolda to gospodarze cieszyli się z 3 punktów. Ozdobą spotkania była bramka Alexisa McAllistera zdobyta z dystansu. Na zakończenie 14. kolejki Manchester City podejmował Tottenham. Tutaj również padło wiele bramek, a mecz zakończył się remisem 3-3. Punkt kogutom uratował Kulusewski, strzelając gola w 90. minucie. W 4. minucie doliczonego czasu gry kontrowersyjną decyzję podjął sędzia Simon Hooper. Przerwał on grę w momencie, gdy Grealish wychodził sam na sam z bramkarzem rywali. Powodem był wcześniejszy faul na piłkarzu The Citizens. Po meczu w wymowny sposób skomentował to Erling Haaland na portalu X. Pep Guardiola postanowił nie komentować pracy arbitra. Obywatele odnotowali 3. remis z rzędu. Liderem jest Arsenal przed Liverpoolem i Manchesterem City. Na miejscach spadkowych Everton, Burnley oraz Sheffield. Przypominam o świątecznej, charytatywnej akcji z partnerem naszego kanału. Football Team za każdą rejestrację do gry z mojego linku i przejście krótkiego samouczka przekazuje złotówkę na dom dziecka. Link do gry masz w opisie. A o co tam w ogóle chodzi? Wcielasz się w rolę piłkarza, trenujesz, zdobywasz przedmioty, ulepszasz je i wiele więcej. Razem z widzami gramy na serwerze EU West, gdzie mamy swój klub. Jeżeli wbijesz 200 overall, to pisz do mnie w grze, bo szukamy graczy do klubu. Mój nick Ostatni Gwizdek. Link do gry w opisie. Pamiętaj, że rejestrując się do niej, przy okazji komuś pomagasz. Sprawdźmy, co ciekawego wydarzyło się na francuskich boiskach. Tam rozegrano 14. kolejkę Ligue 1. Rewelacyjny mecz rozegrał Przemysław Frankowski. Jego RC Lens pokonało 3-2 Olympique Lyon, a Polak strzelił 2 bramki. Co ciekawe, pojawił się on dopiero na początku drugiej połowy. Niestety wspaniała seria Marcina Bułki bez straconego gola została zakończona. Polak skapitulował w 25. minucie meczu z Nantes. Ostatecznie seria bramkarza trwała dokładnie 747 minut, co i tak robi ogromne wrażenie. Nicea przegrała 0-1. W niedzielę Paris Saint-Germain rywalizowało na wyjeździe z Le Havre. Początek Paryżan był fatalny. Najpierw w 8. minucie boisko z powodu kontuzji opuścił Fabian Ruiz. Kilka chwil później z boiska wyleciał Gianluigi Donnarumma. Włoch w bezsensowny sposób sfaulował rywala poza polem karnym. Ten fatalny początek nie przeszkodził PSG w wygraniu spotkania 2-0. Po 14. kolejce Ligue 1 PSG powiększyło swoją przewagę nad Niceą o 4 punkty. W coraz gorszej sytuacji jest Olympique Lyon. Przenieśmy się teraz do Hiszpanii i sprawdźmy, jak poradziły sobie tam najlepsze zespoły. Rozegrano tam 15. kolejkę w ramach La Ligi. Pewne ligowe zwycięstwo odniósł Real Madryt. Królewscy po golach Diaza i Rodrygo pokonali 2-0 Granadę. Kapitalną asystą przy pierwszym trafieniu dla królewskich popisał się Toni Kroos. Wygraną odnotowała Girona, która ograła Walencję 2-1. Hitem było bez wątpienia starcie FC Barcelony z Atletico Madryt. Górą okazała się duma Katalonii, która wygrała 1-0 po bramce Joao Felixa. Jak w meczu wypadł Robert Lewandowski? Już na początku spotkania mógł mieć 2 gole. W pierwszej sytuacji nie trafił czysto głową w piłkę. W drugiej futbolówka po jego uderzeniu wyleciała w kosmos. Okazję na zdobycie gola miał jeszcze w końcówce, ale po indywidualnej akcji strzelił obok bramki. W trakcie meczu na murawie pojawił się młody kibic, który podbiegł do Polaka. Piłkarz najpierw go przytulił, a potem oddał stewardom. Za ten gest Lewandowski zebrał burzę oklasków z trybun stadionu. Liderem La Ligi jest aktualnie Real Madryt przed Gironą i FC Barceloną. 15. serię zmagań zakończy dzisiejszy mecz Celty Vigo z Kadizem.
Teraz czas na niemieckie rozgrywki, czyli Bundesligę. Tam rozegrano 13. kolejkę ligowych zmagań. Spotkanie Bayernu Monachium z Unionem Berlin zostało odwołane przez obfite opady śniegu. Co ciekawe, social media drużyny ze stolicy Niemiec i tak postanowiły przeprowadzić relacje z meczu z przymrużeniem oka. Tak dokładniej, to nie był to mecz, a bitwa na śnieżki. Wygrał ją Union 1-0, a śnieżkę na wagę zwycięstwa rzucił Paul Jäckel. Tego samego dnia VfB Stuttgart pokonało 2-0 Werder Brema. Swojego 16. gola w sezonie zdobył Guirassy. Arcyciekawy mecz rozegrał się w niedzielę. Bayer Leverkusen podejmował Borussię Dortmund. Rywalizacja zakończyła się remisem 1-1. Liderem Bundesligi pozostaje Bayer przed Bayernem i Stuttgartem. Trzeba jednak pamiętać, że mistrzowie Niemiec mają zaległy mecz do rozegrania. Na zapleczu Bundesligi swoją drugą bramkę w sezonie zdobył Marcin Kamiński. Jego Schalke pokonało Osnabrück 4-0, a Polak był autorem trafienia otwierającego wynik spotkania. Przenosimy się teraz na południe Europy, do Włoch. Tam rozegrano 14. serię spotkań w ramach Serie A. Zaczęła się ona od emocjonującego meczu Moncy z Juventusem. Stara dama wyszarpała zwycięstwo 2-1 po golu Gattiego w 4. minucie doliczonego czasu. Zwycięstwo odniósł AC Milan, który pokonał 3-1 Frosinone. Wygraną odniosła AS Roma, która pokonała 2-1 Sassuolo. Gospodarze od 62. minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Boloki. Zobaczył ją po brutalnym ataku na Leandro Paredesa. W hicie kolejki Napoli podejmowało Inter. Mecz ten zakończył się pogromem mistrzów Włoch, gdzie triumfowali 3-0. Dzięki wygranej klub z Mediolanu utrzymał pozycję lidera przed Juventusem i AC Milanem. Na zakończenie 14. kolejki Serie A Torino podejmie Atalantę. Teraz czas na polskie ligowe rozgrywki, którym towarzyszyły obfite opady śniegu. W Polsce starano się rozegrać mecze 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Niestety nie wszystkie doszły do skutku. Mecz Stali Mielec z ŁKS-em Łódź nawet się nie zaczął, a rywalizacja Piasta Gliwice z Puszczą Niepołomice została przerwana. W bardzo trudnych warunkach Lech Poznań pokonał 1-0 Koronę Kielce. Rzecznik prasowy kolejorza po meczu napisał, że granie w śnieżnej aurze było skandalem. Wysoką wygraną zanotowała Legia Warszawa, która rozgromiła Zagłębie Lubin 3-0. Na zakończenie niedzielnych zmagań w hicie kolejki Śląsk Wrocław zremisował 1-1 z Rakowem Częstochowa. W meczu Widzewa Łódź z Radomiakiem Radom doszło do tragedii. W 18. minucie przerwano spotkanie, ponieważ medycznej pomocy wymagał jeden z kibiców. Niestety ostatecznie fan Widzewa zmarł w sobotę wieczorem. W sieci pojawiło się nagranie, na którym jeden z pseudokibiców gości w trakcie udzielania pomocy krzyczał: sprawę w swoje ręce wziął Radomiak, który identyfikuje osobę z nagrania i ukaże go dożywotnim zakazem stadionowym. Nie ma miejsca na stadionach dla takich troglodytów. Liderem pozostaje Śląsk przed Jagiellonią oraz Lechem. Na dole sytuacja się nie zmienia. Na miejscach spadkowych Beniaminkowie. Sprawdźmy, co ciekawego wydarzyło się w pozostałych ligach. W Arabii Saudyjskiej doszło do starcia na szczycie. Pierwsze Al Hilal zmierzyło się z drugim Al Nasr. Swoją ekipę sprzed telewizora wspierał kontuzjowany Neymar. Drużyna Cristiano Ronaldo dotkliwie poległa, przegrywając 0-3, dzięki czemu Al Hilal powiększył swoją przewagę nad wiceliderem do 7 punktów. W 73. minucie do siatki trafił CR7, jednak jak się okazało, był na spalonym. To musiał być centymetrowy offside. Co ciekawe, jeszcze w trakcie spotkania trener Al Nasr Luis Castro pokazywał sędziemu na swoim telefonie moment spalonego. Cristiano musiał się mierzyć również z okrzykami Messi, Messi z trybun. Zareagował na to w zabawny sposób, pozdrawiając fanów Al Hilal. Kolejny świetny mecz w Turcji zanotował Adam Buksa. Reprezentant Polski zdobył dwie bramki w meczu z Hatayspor'em. Jego Antalyaspor zremisował 3-3. Trafienie zaliczył Krzysztof Piątek. Jego gol otworzył wynik spotkania Basaksehiru z Rizesporem. Niestety jego drużyna przegrała 2-3. W Bułgarii kolejny świetny mecz zaliczył Jakub Piotrowski. Jego Ludogorec pokonał 5-0 Botę Wraca, a Polak strzelił dwie bramki. Zakończyły się Mistrzostwa Świata do lat 17. Poznaliśmy ostateczne rozstrzygnięcia tego turnieju. W meczu o trzecie miejsce Mali dość niespodziewanie pokonało Argentynę aż 3-0. Po ostatnim gwizdku afrykańscy piłkarze wykonywali słynną cieszynkę Cristiano Ronaldo. W wielkim finale rywalizowały reprezentacje Niemiec oraz Francji. Mistrza Świata wyłoniły dopiero rzuty karne, w których lepsi okazali się Niemcy. Należy jeszcze wspomnieć o sukcesie naszych piłkarek. Biało-czerwone awansowały do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Kropkę nad i Polki postawiły w meczu z Ukrainą, w którym wygrały 1-0. Dzięki awansowi reprezentacja Polski zbliżyła się do Mistrzostw Europy 2025. W przypadku niepowodzenia w grupie eliminacyjnej Polki będą miały szansę w dodatkowych barażach.
W sobotę rozlosowano grupy przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Jeżeli Polska awansuje na turniej, trafi do grupy śmierci. W grupie D na zwycięzcę baraży czekają Holandia, Austria oraz Francja. Ciężko było trafić gorzej. Jednak tym zaczniemy się dopiero martwić, jeśli faktycznie na to Euro pojedziemy. Do tego jeszcze daleka droga. Tak prezentują się wszystkie grupy. O dużym szczęściu mogą mówić Niemcy, którzy zagrają ze Szkocją, Węgrami oraz Szwajcarią. Przed bardzo trudnym zadaniem stanie Albania, która zagra z Hiszpanią, Chorwacją oraz Włochami. Jak oceniasz to losowanie? Czy Polska może mieć jakiekolwiek szanse w grupie D? Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Potwierdzono jeszcze ważną kwestię w sprawie marcowych meczów reprezentacji Polski. Biało-czerwoni w pierwszym meczu barażowym zmierzą się z Estonią. W ewentualnym finale zagrają z Finlandią lub Walią. Co w przypadku, gdy powinie nam się noga w meczu z Estonią? Zdradził to rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski na kanale Meczyki.pl. Jedna z tych drużyn, Polska lub Estonia, pojedzie do Cardiff lub Helsinek i rozegra tam albo baraż, albo mecz towarzyski. Kwiatkowski w dalszej części programu zdradził, że jest to narzucone przez UEFA i było to wiadome po losowaniu baraże. To już pewne, Robert Lewandowski od stycznia będzie miał nowego rywala w FC Barcelonie. Od kilku tygodni mówiło się o tym, że Duma Katalonii bardzo mocno stara się o sprowadzenie Vitora Roque już w styczniu. Utalentowany Brazylijczyk pierwotnie miał przybyć na sezon 2024-25. To się jednak zmieniło i oficjalnie 18-latek dołączy do Blaugrany w styczniu przyszłego roku. Taką informację przekazał jego obecny klub Atletico Paranaense. Ciekawie zapowiada się rywalizacja Vitora Roque z Robertem Lewandowskim. Przy obecnej formie Polaka bardzo szybko może dojść do zmiany dziewiątki w układance Xaviego Hernandeza. A ty, co o tym myślisz? Jak będzie przebiegała rywalizacja Brazylijczyka z Polakiem? Daj znać w komentarzu. Leo Messi w jednym z wywiadów wrócił do Mistrzostw Świata w Katarze i do sytuacji z Robertem Lewandowskim. W bezpośrednim pojedynku Argentyna pokonała Polskę 2-0. W trakcie meczu doszło do starcia wspomnianych piłkarzy. Messi wtedy zignorował Lewego, gdy ten chciał sprawę wyjaśnić. Teraz zawodnik Interu Miami zdradził przyczynę swojego zachowania. Byłem zirytowany wypowiedziami Lewandowskiego. Kiedy wygrałem złotą piłkę, naprawdę czułem to, co o nim powiedziałem. To dlatego zignorowałem go podczas meczu. Byłem zły, nie powinienem był tego mówić. Dlatego też zacząłem się z nim kiwać. W tym samym wywiadzie Messi przyznał, że po ostatnim gwizdku panowie się dogadali i uznali całą sytuację za nieporozumienie. Profesjonalną karierę postanowił zakończyć były piłkarz Atletico Madryt oraz reprezentacji Brazylii. Filipe Luis postanowił zawiesić buty na kołku. 38-latek w ostatnich latach bronił barw brazylijskiego Flamengo. Doświadczony piłkarz wciąż ma szansę na piękne zwieńczenie kariery, ponieważ jego drużyna walczy o krajowe mistrzostwo. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.